Dzisiaj przyjrzymy się trzem mniej znanym komiksom do rysunków Grzegorza Rosińskiego. Od Walii do Brazylii to 32-strońcowy komiks, wydany w 1975 roku nakładem sportu i turystyki, opisujący występy polskiej reprezentacji piłkarskiej przed i w czasie Mistrzostw Świata w Niemczech w 1974 roku. Autorem scenariusza był redaktor naczelny katowickiego sportu którego nazwisko najwyraźniej zagubiło się w mrokach historii. Poza tym, że album wywołać może u kibica sportowego wzruszenie, spowodowane przypomnieniem jednego z największych triumfów polskiego sportu, docenić też można jego wartość faktograficzną. Dość dobrze relacjonuje, mecz po meczu, kolejne etapy występu naszej reprezentacji. Ale to zdecydowanie dziennikarskie podejście ma też z dzisiejszego punktu widzenia wyraźną wadę, bo brak tu spojrzenia na wydarzenia od kuchni, brak jakichkolwiek wyjaśnień przyczyn historycznego sukcesu. Poza tym komiks pod wieloma względami przypomina dzieła propagandowe swoich czasów, z tym, że piłka nożna pełni tu funkcję, którą zazwyczaj spełniała wojna. Nasi no są zawsze dzielni i nawet jak przegrywają, to odnoszą moralne zwycięstwo. Nigdy nie faulują, a zawsze są faulowani. Sędziowie i okoliczności też są bez przerwy przeciwko nam. Wizualnie jest to zapewne najgorzej narysowany album w karierze Rosińskiego. Rysownik nigdy nie czuł się komfortowo przerysowując ze zdjęć. Materiał też był mało wdzięczny, bo trudno było rysunkami oddać dynamikę piłkarskiego meczu. Można też zgadywać, że bardziej od dopracowanych ilustracji Zależało wydawcy, by album jak najszybciej rzucić na rynek, póki jeszcze żywa była pamięć o niemieckim mundialu. O twarzach postaci można powiedzieć tyle dobrego, że da się w miarę rozróżnić, kto jest kto. Fantastyczna podróż, wyspa przypływów i inne opowieści to łącznie 60-strońcowy zbiór, siedmiu opowiadań do scenariusza belgijskiego pisarza Jeana Cloda, Smidle Benedict używającego pseudonimu Mythic. Powstawały one od 1977 roku i były publikowane w tygodnikach Spiro i Tintin. Ich bohaterami są angielski kapitan William Watt oraz jego niesubordynowany marynarz Scott McHiggis. Podróżują oni na statku Black Mary po XVIII-wiecznych oceanach, doświadczając fantastycznych przygód. W pierwszej trafiają na wyspę, która pojawia się jedynie podczas przypływu. W drugiej zostają porwani przez cienie, które zmuszają ich do niewolniczej pracy. W trzeciej zostają zaczarowani przez wiedźmy, które sterują nimi przy pomocy figurek voodoo. W czwartej są zmuszeni walczyć z ogromnym morskim wężem. W piątej trafiają na wyspę, na której znajduje się wieża, na której szczyt nikt nigdy nie dotarł. W szóstej pod wpływem magicznej wody zamieniają się w piękne kobiety. A w siódmej nie są w stanie wydostać się z wyspy, która przypomina olbrzymi labirynt. Opowieści te, nawiązując do klasycznej homerowskiej Odysei, ukazują z reguły miejsca pułapki, z których nie sposób się wydostać. A wyjście z opresji odnajduje zazwyczaj nieznający strachu i posługujący się zdrowym rozsądkiem Machigis. Kolejne historie są pomysłowe i inspirujące, chociaż zarzucić im można, że są na tyle krótkie że przypominają bardziej szkice niż gotowe opowieści, a wyjście z sytuacji zazwyczaj jest zaskakująco proste. Z miejsca wyczuwa się, że mityk to wysokiej klasy pisarz, pełen inwencji twórczej i satyrycznego spojrzenia na świat. Docenić należy również dobre polskie tłumaczenie Marii Mosiewicz. Humor zasadza się głównie na złośliwościach, które wymieniają między sobą kapitan Watt i Mac Higgis które okazują zderzenie dwóch przeciwstawnych mentalności, angielskiej i szkockiej. Łód prezentuje typowe dla Anglików poczucie wyższości, a jest zazwyczaj napastliwy wobec swego podwładnego. Ten natomiast znosi to wszystko ze stoickim spokojem, ale gdy przychodzi co do czego, to jego skłonność do szybkiego działania wydobywa obu tarapatów. Ta antyangielska i antyszkocka satyra jest chwilami dość przyciężkawa, bo to jednak satyra nie z pierwszej ręki, napisana przez osobę z zewnątrz, przez belga. Można jednak w tej dziwnej relacji między dwoma głównymi postaciami widzieć coś głębszego i symbolicznego, odwieczny i niemożliwy do pogodzenia konflikt między dwoma stronami ludzkiej osobowości. Rysunki Grzegorza Rosińskiego są ciekawostką dla jego miłośników. Jest to jedyny w jego twórczości komiks narysowany w całości w czysto satyrycznym stylu, chociaż artysta eksperymentował już z podobnymi elementami w "Osmoku Wawelskim" i królewnie Wandzie i opowieści o popielu i myszach, która ukazała się w tym samym 1977 roku. Jednak cały komiks nie można uznać za udany w sensie wizualnym. Rosiński jest w stanie co prawda narysować coś, nazwijmy to w disnejowskim stylu. Ale co innego jest narysować jakąś postać, a co innego stworzyć rozbudowaną opowieść wypełnioną takimi postaciami. Styl ten wymaga po prostu lat treningu. Fantastyczna podróż sprawia wrażenie pierwszej, i pełne jeszcze błędów próby. Efektownie prezentują się tu rozbudowane rysunki, które charakteryzują się większym realizmem, zwłaszcza widoki z góry na wyspę Labirynt, na szczyt wieży, na statek. Uwięziony przez wydobywającą się z oceanu wyspę. Natomiast w scenach dynamicznych rysownik wydaje się często zagubiony, nieprzekonany do tego, jak mają one wyglądać. Wiele obrazków jest też niewątpliwie wykonanych w pośpiechu. Ostatni dzisiaj omawiany utwór to Wyprawa. Jest to krótki, bo zaledwie 12 komiks do scenariusza Żana Van Hama, który powstał w 1984 roku i doczekał się polskiego druku w magazynie Comics Fantastyka. W 1989 opowiadał o średniowiecznym rycerzu, który pokonuje serię prób, walczy z krokodylami i smokami, by dotrzeć do tajemniczego zamku. Zwycięża tam zaczarowanego rycerza, swe własne odbicie powołane do życia przez lustro oraz wielkiego pająka, by stanąć oko w oko z obiecaną nagrodą. Popełnia jednak błąd, bo okazuje się, że nagroda jest kolejną czekającą na niego pułapką. A na koniec odkrywamy, że patrzymy na grę komputerową, którą ktoś, kogo twarzy nie widzimy, raz po raz próbuje przejść. Jest to opowieść, którą Van Ham sklecił z typową dla siebie zręcznością. Dostrzegamy w niej początek nowego zjawiska społecznego, którym w połowie lat 80. były gry komputerowe, w tym wypadku jest to popularny w tamtych czasach, automat połykający monety. Opowieść od początku przypomina swego rodzaju grę. Chociaż autor po drodze próbuje odciągnąć naszą uwagę od tego wrażenia, udając, że patrzymy na rzeczywistość, czyni to przez stale powtarzane przez bohatera podziękowania adresowane do kolejnych świętych. Te dwa światy wyraźnie walczą tu ze sobą: świat prawdziwy i wirtualny. Historia wyraża również typową dla Van Hama, widoczną w wielu napisanych przez niego komiksach, pesymistyczną wizję świata, niemożność zdobycia nagrody. Życie jako niekończący się ciąg kolejnych prób, z których nie można wyjść zwycięsko. Można tylko próbować ponownie. Rysunki Rosińskiego w przeważającej większości sugerują, że rysownik nie traktował tego komiksu z jakąś większą dbałością, jak coś, co miał zakończyć swój żywot w czasopiśmie, a nie w albumie. Aż do momentu, kiedy pojawiają się rzeczy ambitniejsze – i artysta wyraźnie się ożywia. Smoki są na przykład na bardzo dobrym poziomie. Zamek, wynurzający się z mgły i mroku, robi świetne wrażenie. Pojedynek z rycerzem na zwodzonym moście mógłby z powodzeniem znaleźć się w jakimś torgalu. Wielki pająk chyba się nawet znalazł w późniejszej Arachnei. Natomiast scena końcowa znów wykonana jest po łebkach. Kobieta w negliżu nie sprawia wrażenia osoby na której rycerz mógłby z miejsca stracić głowę.